Awe, witam imperialistów, tutaj Lukas, przed wami odcinek z Kołem Grozy, który odnalazłem gdzieś tam przeglądając stare pliki. Zapomniałem go wrzucić 2 miesiące temu na kanał, więc wlatuję dzisiaj. W skrócie, robię Surrender of Main jako Anglia, muszę zdobyć Unię Personalną nad Francją, a wy za donaty przeszkadzaliście mi w tym. Nawet dość skutecznie. Jeżeli przegram, kolejny stream miał być przedłużony o 4 godzinki. No i zobaczycie. A jeżeli macie swoje propozycje na coś podobnego do Surrender of Main, piszcie swoje propozycje w komentarzach. Warunek, żeby dało się to zrobić w 30-50 lat rozgrywki. Ale jest napisane, Gordon, że dzisiaj wszystko jest na Twitchu. Robimy pierwsze losowanie. O kurwa, zakaz. Nie! O! Fuks, władca na generała, nawet z przyjemnością to zrobię. Nie, zakaz posiadania. Czego posiadania? Czego posiadania? O ja pierdzie, no to zobra, zakaz posiadania sojuszy. Nie będzie wesoło. I zakaz masu. Nie! 10% na szczęście, wyjebiście. To tracę tylko 2 jednostki na szczęście. Och! Jakby to powiedzieć? Bajo, ty decydujesz, komu wypowiedzieć wojnę, tylko nie może w tej wojnie być Francji. W tej wojnie nie może być Francji, bo inaczej Surrender of Main nie zajdzie. Ja nie mogę! Mogę mieć Austrię przeciwko Francji w tej wojnie. Nie! No nie mogę Francji, bo nie będzie Surrender of Main, tak? A w dzisiejszym założeniu odcinka leci, że musi być Surrender of Main. No dobra, czekamy miesiąc. To będzie epickie, no ja pierdzielę, no czekamy miesiąc i wypowiadamy tą wojnę, no. Wy nie da rady, no czekajcie, tu już fokusy mam. Jeszcze czeka, oh my god, ja jeszcze fortów nie pokasowałem. Forty stąd lecą. Ej, czekajcie, ale jak mi main zajmą, to i tak Surrender of Main nie zajdzie, nie? O ja pierdzielę. No w tym podejściu będzie gorąco, no muszę jakoś zakończyć wojnę, muszę przegrać wojnę. No czekajcie, no trzeba podziałać tymi moimi flotami. Plus jeden do tego. No musimy tu flotą zadziałać, nie wiem jak ja to wygram, szczerze mówiąc. To jest setup, którego się najbardziej bałem, że będę musiał walczyć z Burgundią. Kurde, ale no... O ja pierdzielę, to jest nie do wygrania chyba, nie wiem. Jeszcze poziom hard, jeszcze sojusze trzeba zaraz zerwać. Jest! Surrender of Main zaszedł, mimo wszystko! Nie oddamy tego! sojusze, czy możemy już zerwać sojusze? Modli państwo, Disallow this alliance. I Disallow this alliance, dziękuję. Ja nie wiem jak ja mam to wygrać. Francja 48 tysięcy. Burgundia 33 tysiące z sojusznikami. Milan Nevara jest w tej wojnie. I Brytania, Austria. To pójdzie chyba White Peace, tak mi się wydaje, że tu może mi się udać White Peace zrobić. Dobra, czaty, zobaczymy, czy moja flota robi bulbul. Jeszcze mi następca się urodził! Henryk, ty debilu! Z kim ja mam Royal Maria, że to się urodziło? Ej, na Anglii powinien być zakaz rolowania następcy. Teraz tak myślę, że mógłbym tutaj coś takiego dostać. Ty mnie chcesz zabić dzisiaj! Co będzie? Oby nie flota, bo jak flota to jestem w dupie totalnej. Nie! Jest! Został mi tylko tak czy siak 2 forty mi zostało. Dobra, fort. O! Decyduj RKZM, która kara spada. O, tutaj się udało. Dobra, zakaz pożyczek leci do skrócenia. Czemu ja mam kolejnego następcę? 2 kolejne role. No to leci chyba reroll, bo już nie mamy rywali. O w dupę jeża! Zakaz poprawiania relacji przez 20 minut. Ale to jest chujowe, dobra, to w ogóle skasuję, bo to nie ma sensu. Wojsko i najemnicy mówią mi papa w tym momencie! Może Szkocję chociaż zajmę. Nie no, obstawiamy, ile ja będę to toczył, tą wojnę? Ja myślę, że z 8 lat będę ją toczył, żeby ją wygrać. Ale dobrze, zdobycie Szkocji da nam jakieś 20% warscora z Francją. Tutaj to Scarpet Siege'a robimy. Ja pierdzielę, dobra. Nie mogę rekrutować armii, nie mogę... No, czy mogę mieć doradców? Mogę mieć doradców. Zakaz najmusów, zakaz tego, zakaz posiadania sojuszy. Czyli w zasadzie jestem udupiony z sojusznikami, to tani ich nie wezwę. Że bardzo lubię ogórki firmy Rolnik Konserwowe. Oni nie są sponsorem tego czatu, ale... Znaczy tego streama. Ale bardzo lubię te ogórki konserwowe firmy Rolnik. 20 tysięcy woja mam, tylko masakra, tylko połowa mojego limitu. Ja chyba właśnie przejebałem grę, wiecie? Dobra, ale wojsko francuskie nie zdążyło się zdesantować, wyjebiście, więc może sobie z tym damy radę. To nie jest tak, że ja mogę tutaj na przykład teraz tą wojnę zakończyć z Francją i tak dalej. Tą wojnę z Francją muszę wygrać, jak ją przegram,
czy albo mi się jej nie uda zrobić w jakimś sensownych godzinach, znaczy czasie, nie, do 1460, to myślę, znaczy to nie jest sensowne, 1455 to jest sensowne w sumie, to myślę, że no podejście uważam za przegrane i dostajecie 4 godziny streama kolejnego, czyli w czwartkowego na przykład. Tak, teraz jeszcze by brakuje tego, żeby padło losowanie, że wypowiadam wojnę Kastylii, nie? Musimy dostać wojsko do kapa, jeżeli mamy wygrać wojnę z, jak to się tam nazywa, Francja. O, Galerę możemy wyjąć z tej wojny. Ej, Galerę możemy za pieniądze jeszcze, czekajcie. Albo nie, tu ty zostań, bo tu możemy robić coś takiego. O, że się upewnijmy, weźmy tutaj takiego lidera. O, trzeba będzie się wycofać. Dobra, ale oni przegrali. Myślałem, że dostaniemy bonusy, jakiś hajsu czy coś. Nie, dupa, dobra, Galerę, nie uda się. Ale mamy już 24 z Brytanią zdobyte, kurde, tylko za blokady morskie, nie? Wyjebiście to jest. Dobra, weźmy coś, albo pieniądze, weźmy na war repsy. Dobra, to jedno wyłączone. I teraz trzeba z Burgundią jakoś sobie tu poradzić. Jak oni mają z nami granicę morską? To jest chyba cały Burgundii, nie? Kurde, myślałem, że z Burgundią będzie cieplej, że oni będą tu jakoś mieli tą flotę większą. Nie no, widać, że jesteśmy dobrze nastawieni do tej wojny jako Anglii. CO ZA BYK?! CO ZA BYK?! 6, 4, 5! I 17 tysięcy darmowego wojska! Ej, easy! 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 Dobra, bierzemy techa. Mamy czwórkę do czwórki. Wiesz, najmusów teraz nie potrzebuję. Chociaż potrzebowałbym jakiegoś małego staka. Dobra, zobaczmy to. 0, 2 w Siege'u, 1, 3, 5, 0, 0, o cholera. Nie mam żadnego dobrego dowódcy. Może tutaj ten 5 tego byśmy wzięli, ale to jest 11-12 tysięcy armii. To jest cholernie dużo, a jeszcze niech ktoś mi rolnie na przykład zakaz pożyczek czy coś, to jestem w dupie. Moja flota robi bul. No i przez to znowu będę miał trudniej teraz, żeby tutaj podziałać, no ale... Na szczęście zdobyliśmy wcześniej dominację na morzach, bo gdybyśmy jej nie zdobyli, no ale zobaczcie, przez to, że skasowałem te okręty, znowu chcą... Och, kurde. Dobra, ktoś mi może podpowiedzieć, jak mam wygrać wojnę z Burgundią? Dobra, ja chyba muszę zrobić po prostu desant na Burgundię, bo ja inaczej tego nie zrobię. Musimy tu spróbować się wbić na przykład w Holandię. Holandia da nam 10% warscora. No bo do stolicy raczej nie dojdziemy, bo Francja się chyba na nas ruszy. Ewentualnie może byśmy wzięli... Nie, wzięli przejście cesarza tędy tutaj na Burgundię? A, właśnie, bo może Milan sam wyjdzie z tej wojny. Dobra, Milan zaraz wyjdzie z tej wojny, to może się uda. Dobra, spróbujmy tutaj podziałać chwilę. Daliśmy odbić tą prowincję. Czekajcie, czy ja mam zakaz budowania floty? Nie! Nie mam zakazu budowania floty, kurde! Budujemy flotę! Odbudowujemy ją! O ja pierdolę, nie! Tego się bałem, skusiliście mnie! Ja pierdzielę, co ja tu odwaliłem, po co ja do tego dopuściłem? Ale to jest stack wipe, jak nic. No ale realnie wojny z Burgundią nie wygram, no musiałbym... Kale oddać, nie wiem, suggest offer. Czemu wpuściłem Francję na wyspę, żeby pokasować jej wojska? No bo w tym momencie już muszę to zrobić, żeby pokasować jej te wojska. Zemściłem się na Francji! Czy to będzie rol grozy? Czy to będzie nasz upadek? Czy to będzie ten rol, który spowoduje, że powiem, o kurde pierdziele, wolę już grać 4 godziny w inną kampanię? To jest ostatnie podejście. Jak to nie wyjdzie, uznaję, że przegrałem. Znaczy to będzie koniec, kurde, no spora szansa, że to będzie koniec, agree. Ja pierdzielę. No to jakby to powiedzieć, uznaję moją porażkę. Macie 4 godziny kolejnego streama. Ja pierdzielę. No ciężko się dosyła, jak się nie ma armii podzielonej. Więc oficjalnie uznaję, że przegrałem. Dobra, idziemy robić to na Very Hardzie, może tam mi nie dojebiecie tak w donatach. Uwaga, podejście zmieniamy na Very Hard. I teraz będę mógł zrobić to w sposób normalny. Aragonia nam by tylko pomogła, no trudno. Ale niekoniecznie. Zobaczcie, mam 3 możliwe sojusze na poziomie... To jest na... dobra, sprawdzam, czy mi się Very Hard odpalił. Bo mi to wygląda, że chyba nie. Ani Very Hard. No to chyba się uda w takim razie. Dobra, leci sojusz, tylko jeszcze sprawdzamy. Tak. Lecimy pod maksymalne pożyczki. Walić inflację. Dobra, bo na to się składałyście, więc decydujcie, którą karę. Zakaz doradców, czy zakaz poprawienia relacji? Liczę do 10, otwieram oczka i patrzę, czego jest więcej na czacie, to zmniejszam o 30 minut. 5, 4, 3, 2, 9, 10. Dobra, widzę, że relacje głównie są tutaj. A my tu dalej to czymi, nasza flota? Topią mnie. O chuj, topią mnie, czemu?
Ej, co ta Francja robi w ogóle? Pierwszy raz widzę, żeby takie tutaj rzeczy robili. To ja może tu popalę to dodatkowo, żeby przeciwnicy wolniej się ruszali. Zabij następcę, mam następcę? No nie, więc idzie reroll. O ja pierdzielę! Ej, tylko agrozy coś do siebie mają takiego, że to się powtarza. Zakaz poprawiania relacji. Ale w sumie na ten moment to już jest useless. Dobra. To już jest useless na ten moment. Bo albo wejdą mi do sojuszy, albo i tak jestem w dupie, bo jakby jest wojna o main. To wszystko ma sens przed. Skasuj fort. W jednej prowincji. Czy wy to widzicie, gdzie oni się wycofują? Czemu? Czemu? Dobra, myślałem, że będzie stack wipe, na szczęście nie. No to zostało nam już tylko 70 tysięcy wojsk francuskich. Easy. No dajesz, no padaj, no typie. Ej, on mi się desantuje na mój kraj. Wyjebiście. Dobra, idź tam w cholerę. No tutaj sobie odpalę defensiveness i mam wyjebongo. Dobra, to się udało. Czatę zdobyte. Czy jakkolwiek się to nazywa? Co, jak to się nazywa? Chartres. Okej, okay. Spalmy je. Tu jest pół armii, tu jest pół armii. Kiedy ja będę mógł to wypisować? Kurde. No jakby to powiedzieć, mamy moment, w którym muszę zdecydować, co robimy dalej, czekajcie. No okej, okay, piękny stack wipe przed. I tu trochę gorzej to wyjdzie. Dobrze, ładnie. Tak. A, to jak zysk chodzi, to nie jest przedłużony czas. O, w dupę jeżę. Dobra, cofnijmy się. No to myślałem, że to w dwie strony, kurde, działa, a tu jednak nie. O. Kolendar, jakby się tu w całej live byli, byłoby wyjebiście. Czy Austria da mi Pikardię? Musiałbym zdobyć to dla siebie, nie? No tak to chyba przejebałem właśnie w tym momencie. Dobra! Uratowana sytuacja! Uratowane, YOLO! Dobra, tutaj lecimy, może się uda. Jak będziemy mieli fuksa. Zobaczmy to, czekajcie, tutaj mamy typa z Siege'em, mamy. I tutaj widzę, że będę miał chyba szansę teraz poczyścić, zobaczcie, tych tutaj wasali. Bo on leci tu, jak pójdzie, o! Właśnie, na to czekałem. I teraz jak to zrobił, to lecimy tu. Wyjebiście. Zrobione. Uda się, uda się. I piątka wpada, wyjebiście. Większe moralki, influenza. Oj tam porażka. W TVP by było, że wygrałem. Więc jaka porażka? Dobra, lecimy tutaj. 50, ej, to może się już udać. To się może już udać. Mam! Udało się! O ja pierdolę. A tylko dlatego, że mi daliście to zrobić. Dziękuję. Na hardzie się nie udało. Na very hardzie się udało. Easy.